Dobrze być razem z wami w Dandenong. It's good to be together with you in Dandenong. Przyjemnie zobaczyć znane twarze. It's nice to see faces that are well known to me. I być może nieznane twarze. And a lot of faces who I also don't know. Przyjemnie zobaczyć was, którzy jesteście po raz pierwszy w kościele. And it's nice to see those of you who may be here for the very first time in church. Kościół jest absolutnie specyficznym miejscem, gdzie ta społeczność i bycie razem jest wielkim błogosławieństwem i przywilejem. Church is a particular place where this community and being together is a particular blessing. Cieszę się, że mamy gości ze Słowacji. I'm glad that we've got guests from Slovakia. Cieszę się, że jest Ania. Ogromnie mi miło po chyba 20 czy 30 latach widzieć ciebie znowu. I'm glad to see Ania after 20 or 30 years to see you again. Wspaniale, że możemy dzisiaj być razem. It's wonderful to be here together again. Ale nie tylko tutaj. Dzięki tym innym metodom, które stosujemy, możemy być również w łączności z innymi ludźmi, którzy być może gdzieś i w centrum Australii, i w centrum Polski nas słuchają w tej chwili. But not only those of us who are present here, but also thanks to the other methods that we use, those who are joining us from the center of Australia, perhaps from the center of Poland. Fantastycznie, że możemy być razem. Pozdrawiamy was gorąco z Dandenong. It's wonderful to be together and we send you warm greetings from Dandenong. Tych z was, którzy pilnują czasu i godzina 11 jako początku transmisji, bo to jest live streaming, przepraszamy, ale w szkole sobotniej spowodowałem homiletyczną katastrofę. For those of you who were joining us by live stream and expected everything to start at 11, I apologize, but I created a catastrophe during Sabbath school. I faktycznie, ja nie wiem, to chyba już nie powinienem nawet być dopuszczony do głosu, bo kazanie zostało wygłoszone. And I should probably not even be allowed up here now because there's already been a sermon preached. Ale cieszę się, że wy jesteście gdzieś tam w przestrzeni, w cyberprzestrzeni i do was dzisiaj też będę mówił. But I'm glad you're out there in cyberspace and I'll be speaking to you today as well. Brat Majchrowski kazał mi koniecznie, mówi, musisz koniecznie pozdrowić zbór z Wrandenogu ode mnie. W czwartek wieczorem specjalnie mi o tym przypomniał i przekazuję wam wszystkim pozdrowienia od pastora Majchrowskiego. Brother Majchrowski. Majchrowski. Brother Majchrowski told me that he reminded me again on Thursday that I need to send his greetings to all of you, so I give you his greetings as well. Dziękuję bardzo, przekażę na pewno. Patrzę na zegarek z przerażeniem. I'm looking at my watch with trepidation. Bo ja wiem, że jako pastor, który gościnnie przebywa w Dandenongu, wasza cierpliwość jest troszeczkę inaczej skalibrowana. Because I know as a guest pastor, your patience may be calibrated a little bit differently. Ale no jest mało czasu. We don't have a lot of time. Dlatego przejdziemy od razu do rzeczy. So let's get to the core of things. Absolutnie jestem podekscytowany Księgą Apokalipsa. I'm absolutely excited by the book of Revelation. W 2018 roku wszystkie kazania, które wygłosiłem, były z Księgi Apokalipsa. In the year 2018, all of my sermons which I preached were from the book of Revelation. Cieszę się, że w tym kwartale będziemy eksplorować tą piękną księgę wspólnie razem. And I'm glad that this quarter we will be able to explore this wonderful book together. Powiedzmy słowo modlitwy. Let's bow our heads for a word of prayer. Panie Boże, jest czas na to, abyś Ty do nas przemówił. Dear Lord, it is time for us for you to speak to us. W pokorze chylę głowę przed Tobą. And in humility I bow my head before you. Uczyń mnie gwoździem wbitym w ścianę, na którym Twój obraz zostanie powieszony. Make me a nail nailed into the wall on which your portrait may be hung. Abyśmy wszyscy potrafili i mogli spojrzeć na Ciebie. So that all of us can are able to and can look at you. I abyśmy opuścili to miejsce jako przemienieni ludzie. And so that we leave this place as changed people. W imieniu Jezusa o to proszę. I ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. Pan Bóg jest bardzo cierpliwy wobec ludzkości. God is incredibly patient with regard to humanity. On nie poddaje się łatwo i nie rezygnuje łatwo. He does not give up easily and does not resign easily. Wystarczy spojrzeć na liczne próby
jakie podejmował Pan Bóg, aby dotrzeć do pogańskiego króla, który nazywał się Nebukadnezar. It's enough to look at the various attempts that God made to reach the pagan king named Nebuchadnezzar, który żył w całkowitej ciemności pogaństwa. Who lived in absolute pagan darkness. A jednak Pan Bóg poświęcił mu niesamowicie dużo czasu, aby pozyskać go dla siebie. And yet God devoted an incredible amount of time to win him over for himself. Musimy jednak być świadomi, we, however, have to be aware, że nadchodzi czas, that a time is coming, kiedy Pan Bóg powie nie. When God will say no. Kiedy Pan Bóg powie dosyć. When God says enough. Dlatego tytuł, który jest na ekranie, Koniec nadziei, jest troszkę niewygodny dla nas, dla adwentystów Dnia Siódmego, bo my żyjemy nadzieją, chcemy mówić o nadziei i mamy nadzieję. And so the title that's on the screen, The End of Hope, is a bit uncomfortable for us as Adventists because we live with hope, we want to have hope. Biblia mówi nam jednak, że będzie taki dzień, że będzie taki moment, w którym Pan Bóg powie do jednostek, do zborów i do całego świata dosyć. But the Bible tells us that there is a day coming when God says to individuals, to churches and to the entire world enough. Chociaż Pan Bóg był cierpliwy w stosunku do Sodomy i do Gomory, był nawet skłonny negocjować. And even though God was patient towards Sodom and Gomorrah and was even willing to negotiate. To jednak w pewnym momencie czas się skończył. In spite of that, a time came when God said enough. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg cierpliwie czekał przez 120 lat, gdy Noe głosił poselstwo łaski, ale czas się skończył i nadszedł potop. In Genesis we read that God patiently waited for 120 years as the message of grace was preached, but that time ended. Pan Bóg okazuje wiele cierpliwości w postępowaniu z nami. And the Lord shows a lot of patience as, when he deals with us. Jest cierpliwy, kiedy uparcie, świadomie odmawiamy pójścia za jego głosem. He is patient where we willingly, knowingly refuse to follow him. Jest cierpliwy, kiedy odmawiamy przyjęcia go jako pana naszego życia w każdym detalu, w każdym momencie naszego życia. He is patient when we refuse him being the Lord over our lives in every detail of our lives. Nadchodzi jednak czas, kiedy Pan Bóg powie, że nie będzie już dłużej czekać. However, a time is coming when God says he will no longer wait. Pan Bóg daje nam nadzieję, musimy jednak pamiętać, że istnieje granica Bożej wytrzymałości, jeżeli możemy tak po ludzku powiedzieć. God gives us hope, but we have to realize that there is a limit to God's patience, at least we can say that in human terms. Jest to wyraźnie pokazane w Biblii i dzisiaj skoncentrujemy naszą uwagę na niektórych elementach z Księgi Daniela z 5 rozdziału. This is clearly written in the Bible, and today we will look at certain verses in Daniel chapter 5. We'll look at certain details from Daniel chapter 5. Symbolika Księgi Objawienia jest w dużej mierze zaczerpnięta z historii upadku Babilonu. The symbology that we find in this story in Daniel to a great extent borrows from the events of the fall of Babylon. W Księdze Objawienia możemy znaleźć kilka razy wyraźnie powtarzające się ostrzeżenia. And in Revelation we can find multiple times very clearly repeated warnings. Chciałbym przytoczyć kilka z was, z kilka z nich. And I'd like to just show a few of them. I chociaż dla zaoszczędzenia czasu, patrzcie na ekran, te teksty będą, ja je streszczę, dlatego że w ten sposób troszeczkę skondensujemy materiał. Look on the screen, I'll try to summarize, we'll try and condense the material a little bit. To jest nasze wyzwanie dzisiaj. Objawienie 14 rozdział, werset 8. This is a challenge to us, Revelation chapter 14, verse 8. Drugi anioł leci przez środek nieba. Second angel flies through the center of heaven. I wielkim głosem mówi: upadł, upadł Babilon, który napoił winem wszystkie narody, winem szaleńczej rozpusty. And he with a loud voice says, fallen, fallen is Babylon, who made all the nations drink of the wine of the passion of her immorality. Potem Jan opisuje nam w 17 rozdziale, że Duch zaniósł go na pustynię i zobaczył kobietę, która była prostytutką.
And then John says that the Spirit took him into the wilderness where he saw a woman who was a prostitute. I ona siedziała na szarłatnej czerwonej bestii, która była pełna różnych bluźnierczych imion. And she was sitting on a scarlet beast and was full of various blasphemous names. I tutaj cały jest ten opis, który jest bardzo seksualny nie muszę mówić, jaką rolę alkohol w tym wszystkim tutaj odgrywa w końcu. And we read here a description which is very sexual and it's not necessary to even mention what role alcohol plays in all of this. I w pewnym momencie prorok mówi nam, jej imię to Babilon Wielki, matka wszetecznic i całej tej obrzydliwości ziemi. And finally the prophet tells us that her name is Babylon the Great, the mother of harlots and of the abominations of the earth. Potem mamy ten fragment, który był przeczytany na początku, kiedy anioł w 18 rozdziale posiadając wielkie upoważnienia głosi również poselstwo o upadku Babilonu. And then we read later that we have an angel who also is has great qualification to also speak about the fall of Babylon. To jest niesamowicie ciekawe, że znowu jest zwrócona uwaga na spożywanie alkoholu. And it's very important that once again our attention is drawn to the consumption of alcohol. Czasami spożywanie alkoholu w Księdze Objawienia jest tak usunięte na margines jako pewnego rodzaju taka kolorystyka księgi. Oftentimes the consumption of alcohol in the book of Revelation is kind of pushed to the side as something that's just giving a little bit of color to the whole description. Ale to jest ciekawe, że w tym tekście alkohol pełni niesamowicie ważną rolę. But it's interesting that in this verse alcohol fulfills an incredibly important role. Potem jest to niesamowite wezwanie: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie brali udziału w jej grzechach. And then we see this incredible challenge: come out of her, my people, lest you take part in her sins. Oczywiście, aby zrozumieć to przerażające ostrzeżenie, but to understand this horrifying warning, trzeba zrozumieć, co znaczy wyrażenie upadek Babilonu. We must understand what the phrase the fall of Babylon actually means. Symbolika, która została tutaj przedstawiona, pochodzi z upadku Babilonu. Starożytnego Babilonu. The symbology that is presented to us here comes from the fall of ancient Babylon, którą częściowo opisał prorok Daniel, żyjący w tamtych czasach w Księdze Daniela w 5 rozdziale. Which was also partially written about by the prophet Daniel, who lived in those times. Wiecie, kocham to, że Pan Bóg zawsze kieruje do nas najpierw pozytywne wyzwanie. You know what I love is that God always first directs to us a positive challenge. Pan Bóg nigdy nie zaczyna od negatywnego wyzwania, zaczyna zawsze od pozytywnego wyzwania, daje nam te pozytywne przypomnienia. God never begins with a negative challenge. He always begins with a positive challenge and positive reminders. Niestety bardzo często jedyną rzeczą, jaka do nas dociera, jest groźba lub negatywne ostrzeżenie. Unfortunately, oftentimes the only thing that actually reaches us is a negative challenge. Jako młode dziecko mama mogła przypominać ileś tam razy, że czegoś nie wolno robić. As a young child, I remember my mother could remind multiple times not to do something. Ale kiedy zniżyła głos, but when she lowered her voice, i kiedy tata chwycił pas, and when when dad went for the belt, to muszę wam powiedzieć, że połączenia synaptyczne w moim mózgu zupełnie inaczej zaczęły działać. Then I can tell you that my synaptic connections in my brain began to work in a very different way. Tak wszyscy jesteśmy skonstruowani. This is how we are all constructed. W Apokalipsie w 14 rozdziale widzimy, że Pan Bóg najpierw zastosował pozytywne ostrzeżenie. In Revelation chapter 14 we see that God first gives a positive warning. I skierował to poselstwo przez pierwszego anioła. Bójcie się Boga, oddajcie mu chwałę, przyjdźcie do niego, uczyńcie go panem swojego życia. And he directs this through the first angel. He says, fear the Lord and come to him. Jeśli to jednak nie skutkuje, Bóg kieruje do nas drugą wiadomość. But if this when this doesn't work, he directs to us a different message. Tym razem ostrzegającą nas o tym, że Babilon upadnie. This time warning us that Babylon will fall. W Księdze Daniela możemy zaobserwować podobną sekwencję.
And in the book of Daniel we can notice a very similar sequence. Początkowo Pan Bóg próbował w pozytywny sposób dotrzeć do Nebukadnezara. Initially God tried to reach Nebuchadnezzar in a positive way. Pomyślał, że skomunikuje się najpierw poprzez posłanie mu snu. He thought that he would first communicate it through the sending his him a dream. Potem wyjaśni mu znaczenie tego snu. Then he will explain the meaning of that dream. Potem Pan Bóg próbował dotrzeć do króla przy rozpalonym piecu, w którym mieli spłonąć żydowscy chłopcy. Then the Lord tried to reach him through the fiery furnace in which the young Jewish boys were going to die. Kiedy to nie pomogło, Pan Bóg pozwolił, żeby Nebukadnezar zachorował umysłowo. When that didn't work, God allowed Nebuchadnezzar to become sick. Ponieważ on wciąż nie chciał przyjść do niego. Because he continued to refuse to come to him. Wiecie, Pan Bóg próbuje dotrzeć przy pomocy różnych metod do nas, do ciebie i do mnie. God tries to reach us through the use of various methods. He tries to reach you and me. Jednak historia króla Nebukadnezara pokazuje nam, że są limity Bożej cierpliwości. Yet the story of Nebuchadnezzar shows us that there are limits to God's patience. W Daniela 5 widzimy, jak wyglądało to w przypadku króla Nebukadnezara. And in Daniel 5 we see what this looks like in the case of Nebuchadnezzar. Szybciuteńko przypomnijmy sobie trochę historii. Let's quickly remind ourselves. Minęło wiele lat, kiedy Daniel miał około być może 18-20 lat, kiedy przyjechał do Babilonu. Many years had passed since Daniel had come to Babylon. Perhaps he had been 17-18 years of age at the time. W tej chwili, kiedy dzieje się akcja 5 rozdziału, Daniel ma prawdopodobnie około 90 lat. When chapter 5 happens, most likely Daniel was about 90 years old. Król Nebukadnezar już dawno nie żyje. Nebuchadnezzar has passed away a long time ago. Jego wnuk Baltazar jest na tronie, panując jako współregent ze swoim ojcem Nabonidem. His grandson Belshazzar is ruling as co-regent with his father Nabonidus. Kiedy dzieją się wydarzenia opisane w 5 rozdziale, Nabonid jest poza stolicą kraju, poza Babilonem. When the events of chapter 5 take place, Nabonidus finds himself outside of the capital. Matka Belshazzara jest córką Nebukadnezara. And the mother of Belshazzar is the daughter of Nebuchadnezzar. Przez cały ten czas Daniel wiernie świadczył w Babilonie o prawdziwym Bogu. And throughout this whole time period, Daniel faithfully witnessed about his God. Przywódcy babilońscy nie byli jednak chętni słuchać Daniela. However, the leaders of Babylon were not interested in listening to Daniel. I nie chcieli przyjąć supremacji Boga Jahwe. And they did not wish to accept the supremacy of the of Yahweh, the God. Niestety nie podążali oni ścieżką Nabukadnezara. Unfortunately, they did not follow the path of Nebuchadnezzar, który prawdopodobnie ostatecznie przyjął poselstwo o wiecznym żywym Bogu. They most likely in the end ended up accepting the message of the living God. Niestety oni nie przyjęli poselstwa. Unfortunately, they did not receive that message. Historia opisana w Daniela 5 rozpoczyna się, kiedy król Baltazar celebruje ucztę na cześć wszystkich bogów i bogiń Babilonu. The story in chapter 5 begins when the king Belshazzar begins with a feast for all the various gods. Niestety nie był to właściwy czas na ucztę. This unfortunately wasn't the right time for a feast. Cyrus, który dowodził wojskami Medów i Persów. Cyrus, who was leading the forces of the Medes and the Persians. Otoczył Babilon i przygotowywał się do jego zdobycia. He had surrounded Babylon and was readying himself to conquer it. Ale Babilończycy ucztowali. But the Babylonians were feasting. Nie zdając sobie sprawy, że ich świat zakończy się lada moment. Not realizing that their world is about to come to an end. Czuli się bezpiecznie za murami potężnego miasta. They felt safe behind the walls of the powerful city. Jeżeli nie wiecie, jak wyglądały te mury, można zobaczyć zdjęcia w Muzeum Pergamońskim w Berlinie. Tam jest rekonstrukcja tych murów. If you're not sure what those walls look like, you can see in Berlin, in the Pergamon Museum, there's a reconstruction of these walls. Ale w tamtych czasach było to po prostu nie do zdobycia miasto. In those days, this was simply a city that could not be conquered.
Dlatego z ludzkiego punktu widzenia ludzie mieli powody, aby czuć się bezpiecznie. And so from a human perspective, people had a reason to feel safe. Masywne ściany były tak grube, że żaden taran nie mógł ich powalić. The walls were so gigantic that no ram was able to break them down. Zaopatrzenie w wodę było perfekcyjne. The supply of water was perfect. Ponieważ rzeka przepływała wzdłuż murów, a w pewnym momencie wchodziła pod mury i przepływała przez centrum miasta. Brak wody był jednym z największych zagrożeń dla starożytnych miast. Because the river flowed right through the city, it went under the walls and flowed through the center of the city, and a lack of water was often one of the biggest issues when biggest dangers for an ancient city. W Babilonie było tak dużo jedzenia i wody, że miasto mogło przetrzymać każde oblężenie bez względu jak długo by ono trwało. There was enough food and water in Babylon that the city could have survived any siege, no matter how long it would have lasted. Nie było więc powodu do zmartwienia. So there was no reason to worry. Coles i Woolley w tamtym mieście był otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Coles and Woolley's were open in those days to 24/7. Nie trzeba było przejmować się tym, co głosili zwiastuni zagłady. You didn't need to concern yourself with what the prophets of doom were saying. Ponieważ Babilon będzie trwał wiecznie. Because Babylon will last for eternity. Jednak bystry obserwator mógł zauważyć, że wojska Medów i Persów były zajęte ciekawą robotą, ciekawą konstrukcją inżynieryjską. Yet a keen observer would notice that the soldiers of the Medes and the Persians were engaged in a very interesting construction. Mianowicie wojska były zajęte kopaniem alternatywnego kanału dla wody, która płynęła w rzece Eufrat. In fact, the soldiers were busy digging an alternative channel for the waters of the Euphrates River. Nawet jeżeli ktoś zauważył nietypowe manewry wojsk medoperskich, to nie wzbudzało to żadnych podejrzeń Babilończyków. Oni byli bezpieczni. Even if somebody might have noticed the strange maneuvers that these soldiers were performing, nobody in Babylon seemed to worry. Oni byli przygotowani, oni przygotowywali i byli zajęci przygotowaniami do fantastycznej uczty. They were busy preparing themselves for a fantastic feast. Będziemy się bawić. We're going to have a great time. Całkowicie nie zdawali sobie sprawy, że miała być to ostatnia ich noc na ziemi. Not completely not realizing that this would be their last night on earth. Pan Bóg był bardzo długo cierpliwy, ale w pewnym momencie nadchodzi koniec. God had been patient for a very long time, but eventually the end comes. Rozpoczęła się wielka uczta. And a great feast began. W uczcie brali udział wszyscy. And everybody participated in that feast. Moglibyśmy powiedzieć współczesnym językiem, że była to impreza roku. Yeah, in modern language you could say that this was the party of the year. Wino płynęło obficie. Wine flowed plentifully. Nagle pod wpływem alkoholu Baltazar zrobił coś niezwykłego. Even under the influence of alcohol, Belshazzar did something unusual. Zobaczmy do tekstu. Let's have a look at the verse. Kiedy Baltazar skosztował wina, when Belshazzar tasted the wine, wydał polecenie, aby przyniesiono złote i srebrne naczynia, które król Nebukadnezar, jego ojciec, zabrał ze świątyni, która była w Jerozolimie. He gave orders to bring the gold and silver vessels which Nebuchadnezzar, his father, had taken out of the temple which was in Jerusalem. I teraz posłuchajcie. Tak, aby król, jego doradcy, jego świta polityczna, jego żony, jego konkubiny mogły pić z nich. And now pay careful attention. So that the king and his nobles, his wives and his concubines might drink from them. Więc kiedy przyniesiono te złote naczynia, które zostały zabrane ze świątyni, z domu Boga, który był w Jerozolimie, król i cała ta jego kolekcja, cała ta świta, then they brought the gold vessels that had been taken out of the temple, the house of God, which was in Jerusalem, and the king and all his entourage pili z nich, drank from them. I pili wino i chwalili bogów ze złota i srebra, z brązu, z żelaza, z drewna, z kamienia.
They drank the wine and praised the gods of gold and silver, of bronze, iron, wood and stone. Wiecie, czasami ludziom wydaje się, że Pan Bóg nie będzie zwracał uwagi na szczegóły. You know, sometimes we think that God will not pay attention to the details. I że przymruży oko na pewną sytuację, ponieważ ludzie ci byli pijani, oni nie zdawali sobie sprawy z tego, co robią. And he'll pass a blind eye because to certain situations because those people were drunk, they didn't realize what they were really doing. Wiecie, ten fragment wyraźnie obala taki sposób rozumowania. You know, this fragment clearly overthrows this kind of thinking. Babilończycy byli pijani. The Babylonians were drunk. Ale wciąż byli odpowiedzialni za swoje bluźniercze czyny. But they were still responsible for their blasphemous acts. Akt zbezczeszczenia naczyń, które były przeznaczone wyłącznie ku czci Boga. The act of blaspheming the dishes which were consecrated specifically and only for the worship of God. I wykorzystanie ich w pogańskim kulcie sprowadził wielki gniew Boga na starożytny Babilon. And using them in pagan cults brought God's mighty anger down on Babylon. To, co wydaje się najbardziej szkodliwą rzeczą. What appears to be the most harmful thing here. Jaką zrobili Babilończycy, to próba połączenia kultu pogańskiego z kultem prawdziwego Boga. Which was done by the Babylonians here was combining the cult of pagan worship with the cult of worship of the true God. My dzisiaj żyjemy w świecie poprawności politycznej. Today we live in a world of political correctness. Gdzie ludzie mówią, nie, to nie jest takie ważne. Where people say it's not so important. Be spiritual. Bądź duchową osobą. Be a spiritual person. A te detale nie są takie istotne. The details don't really matter. Nawet my jako adwentyści, jakże często niektóre rzeczy zostały nam po prostu spłowiały, stały się wyblakłe. And even us as Adventists, how many things have gradually over time just sort of washed out a little bit, faded. Pan Bóg nigdy nie toleruje takich relacji. God never tolerates these kinds of relations. Albo jedno, albo drugie. Choose one or the other. Ale nie wolno mieszać obu rzeczy razem. But never mix those two together. Ten buńczuczny akt mieszania pogaństwem z kultem prawdziwego Boga ostatecznie spowodował, że Pan Bóg zakończył historię starożytnego Babilonu. This act of mixing pagan worship with true worship was what led God to eventually finish the history of ancient Babylon. Daniel mówi nam, że w pewnym momencie tej uczty tajemnicza dłoń zaczęła pisać na ścianie. Daniel tells us that during that feast suddenly a mysterious hand began to write on the wall. Możemy sobie wyobrazić tylko atmosferę, jaka zapanowała na tej sali. You can only imagine the kind of atmosphere that suddenly took grip of that place. Nie wiem, być może muzycy przestali grać. I don't know, perhaps the musicians stopped playing. A być może jak w Titaniku zaczęli mocniej jeszcze grać, żeby troszkę ten absmak przytłumić. Or maybe like on the Titanic they began to play even louder just to drown out what was going on a little bit. Podniesione w rękach kielichy nagle zaczęły opadać. The cups that had been raised in people's hands suddenly began to fall. A ludzie zebrani na sali zaczęli drżeć. And the people gathered in that place began to tremble. Coś dziwnego zaczęło się dziać, chociaż całe towarzystwo było upite, to wszyscy przeczuwali, że coś jest nie w porządku. Something strange began to happen, even though everybody was drunk, everybody began to feel something was unusual. Baltazar próbuje zachować zimną krew. Belshazzar tries to stay calm. I wciąż próbuje kontrolować sytuację. And he tries to control the situation. Wzywa na konsultację znanych babilońskich uczonych. He calls for a consultation well-known wise men of Babylon. Nam wydaje się, że ten król powinien był nauczyć się czegoś, że ci ludzie nie mają odpowiedniej wiedzy na temat Boga. To us it seems that the king should have realized that these people do not have the answers for matters of God. Ta grupa nie przydaje się na nic, jeżeli Pan Bóg interweniuje z nieba. This group is useless when God intervenes from heaven. Baltazar z pewnością znał historię Nebukadnezara i był świadomy jego nieudanych prób znalezienia odpowiedzi poza Bogiem. Belshazzar was no doubt familiar with the story of Nebuchadnezzar and his failed attempts to find answers outside of God. Tylko Pan Bóg jest prawdziwym źródłem wiedzy i zrozumienia.
Only God is the true source of knowledge and understanding. Gdy babilońscy uczeni nie potrafili wyjaśnić znaczenia tego napisu, król zaczął panikować i przeraził się. When the Babylonian wise men were unable to explain the meaning of what was written, the king became fearful and he became scared. Teraz historyk w rozdziale 5 pojawia się niesamowicie interesujący wątek, który czasami nam ucieka. And now a very interesting stream of events appears in chapter 5, which we often miss. W pewnym momencie na salę bankietową wchodzi królowa matka, która przynosi wiadomość. Suddenly the banquet hall into the banquet hall enters the queen mother with a certain piece of news. I która mówi: jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. W dniach twojego ojca, odwołuje się do Nabukadnezara, znajdowało się u niego oświecenie, rozum, mądrość, jak mądrość bogów. Król Nebukadnezar, twój ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami i tak dalej. Jest cała informacja. O, to jest ten tekst właśnie. Ona podaje informacje, odwołuje Baltazara do historii i mówi: wezwij tego męża i poproś jego o wyłożenie. And she begins to speak and says, there is a man in your kingdom who has the spirit of the holy gods in him. In the time of your father he was found to have insight and intelligence and wisdom like that of the gods. And she begins to relate this whole story to him and she counsels him, call him in. Wkrótce Daniel stanął przed Baltazarem i król oświadczył, że może uczynić go trzecim władcą Babilonu. Not long after, Daniel stands before the king and the king announces that he can make Daniel the third ruler of Babylon. Wiecie, nie wiem, co można sądzić o takiej ofercie, kiedy jesteś na tonącym statku, na którym jest już dwóch kapitanów. I don't really know what you can think of that kind of an offer when you're on a ship which already has two captains. Daniel odmawia przyjęcia jakiejkolwiek nagrody. Daniel refuses any kind of reward. Daniel nie przyszedł tam po to, aby odbierać nagrodę. Daniel did not come to receive a reward. Widzimy, jak bardzo śmieszna, ironiczna jest nawet oferta, którą składa król Baltazar Danielowi. We see how funny, almost illogical this proposal that King Belshazzar gives to Daniel is. Daniel stanął przed Baltazarem jako posłaniec Boga Najwyższego, który właśnie wykonał napis na ścianie sali bankietowej. Daniel stands before Belshazzar as the messenger of the high God who just wrote on the wall. Boskie poselstwo zwiastowało koniec Babilonu. And God's message announced the end to Babylon. Czym była ta nagroda zaoferowana przez króla? What worth was that reward that the king was offering? Daniel byłby królem, trzecim królem w państwie tylko przez kilka godzin. Daniel would be the third ruler of the nation for only a few hours. Możemy zauważyć ironię, gdy Baltazar oferuje Danielowi coś, co faktycznie nie miało już znaczenia. We see an irony when Belshazzar offers Daniel something which no longer had any meaning. O, jakże często my nie mamy tej perspektywy. How often do we lack that perspective? Nam perspektywa bycia trzecim, posiadania trzeciego samochodu, trzeciego domu, bycia osobą wpływową, wydaje się, że to jest kariera. We our desire to possess the third thing, the third car, the third house, a career. Ale to jest tylko na parę minut. But all of that is only for a few minutes. Bo Cyrus właśnie wchodzi do stolicy. Cyrus is arriving in the capital. Czujesz ironię tego? Do you feel the irony of all this? Baltazar próbował sprawić wrażenie, że nic nie wiedział o Danielu. Belshazzar tried to give the impression he knew nothing about Daniel. A jedynie coś słyszał o nim. Perhaps he had heard something once. Król oczywiście wiedział, kim jest Daniel. The king of course knew who Daniel was. Nie można było mieszkać w starożytnym Babilonie i nie wiedzieć, kim był Daniel. It was not possible to live in ancient Babylon and not know who Daniel was. Przecież w czasach Nebukadnezara był on prime minister, był pierwszym ministrem, był premierem. After all, in the time of Nebuchadnezzar, he was the prime minister of the nation. Wszyscy znali go, wiedzieli, jakie są jego wartości. Everybody knew him and knew his worth. Daniel, popatrzcie na niego. Daniel nie pozwolił jednak królowi udawać, że nic nie wiedział na jego temat. But notice Daniel does not allow the king to pretend that he knows nothing about him. Dlatego zobaczmy na ten tekst. So look at this verse. Królu Bóg Najwyższy dał królestwo i wielkość, chwałę i dostojeństwo twojemu ojcu Nebukadnezorowi. Krótka powtórka z historii.
O King, the Most High God granted sovereignty, grandeur, glory and majesty to Nebuchadnezzar, your father. A quick reminder of history. A przed wielkością, której on mu udzielił, wszystkie ludy, plemiona, języki drżały i lękały się go, bo kogo chciał, zabijał i kogo chciał, zostawiał przy życiu, kogo chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał. Because of the high position he gave him, all the nations and peoples of every language dreaded and feared him. Those the king wanted to put to death, he put to death. Those he wanted to spare, he spared. Those he wanted to promote, he promoted. Lecz gdy jego serce wyniosło się w pysze, a jego duch się rozzuchwalił, został strącony z tronu królewskiego i odebrano mu jego chwałę. Those he wanted to humble, he humbled. But when his heart became arrogant and hardened with pride, he was deposed for his royal from his royal throne and stripped of his glory. I oczywiście Daniel teraz opowiada o tym, jak w tym obłędzie swoim Nabukadnezar musiał odejść, zejść z tronu królewskiego. Daniel, of course, talks about the story of what happened at Nebuchadnezzar, how he is forced to give up the throne. A potem mówi, ale ty, wiesz, 22, ale ty, synu Baltazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. And then he says, yet you, his son Belshazzar, have not humbled your heart, even though you knew all of this. I potem zaczyna się sentencja, co Pan Bóg z nieba spowoduje. And then the sentencing begins of what God is going to bring down from heaven. Zwróćmy uwagę, że Daniel rozmawia z królem w taki sposób, że czyni go odpowiedzialnym za to, co król już wiedział. Notice first that he speaks in a way to the king that makes the king responsible for what he already knew. Pan Bóg nigdy nie będzie wymagał od ciebie czegoś, czego ty nie wiesz. God will never demand anything from you that you don't know. Ale będzie wymagał od ciebie to, o czym ty wiesz. But he will demand that which you Baltazar do wiedział, kim jest Bóg, ale wciąż sprzeciwiał się jemu. Belshazzar knew who God was, but continued to oppose him. Nikczemny akt mieszania pogaństwem z kultem Boga doprowadził ostatecznie do wylania gniewu Bożego na starożytny Babilon. And the act of mixing the cult of pagan worship with true worship was the thing that eventually ended up judgment being passed on ancient Babylon. Dla Babilonu skończyła się nadzieja. Hope had ended for Babylon. Pan Bóg długo nie reagował na postępowanie tego narodu i dawał mu wiele okazji do pokuty. The Lord had not reacted to the behavior of this nation for a very long time and he gave him lots of opportunities. Ale jest granica Bożej cierpliwości i Babilon właśnie ją przekroczył. And there was a limit to God's patience and Babylon had crossed that threshold. Punkt kulminacyjny został osiągnięty. The point of culmination had been reached. Danielowi pozostała tylko jeszcze jedna rzecz. And there was one thing left for Daniel. Przeczytać napis na ścianie. To read the sign on the wall. W którym było powiedziane, jesteś zważony na wadze i zostałeś znaleziony lekkim. In which it said you have been weighed on the scales and found wanting. A twoje królestwo się rozpadnie. And your kingdom will fall apart. Czy potrafisz wyobrazić sobie ciszę, jaka zapanowała wśród rozbawionego tłumu, kiedy Daniel rozpoczął interpretować napis na ścianie? Can you imagine the silence that fell on the people that had been previously partying when Daniel began to interpret the writing on the wall? Niestety nie było już czasu, aby ochłonąć po usłyszeniu werdyktu, który ogłosił Daniel. There wasn't really time to absorb what Daniel's verdict was after he had read it. Medowie i Persowie już weszli do miasta. The Medes and the Persians had already entered the city. I rozpoczął się upadek Babilonu. And the fall of Babylon had begun. Tej nocy 12 października 539 roku. On that night, on the 12th of October, 539 BC. Potężny Babilon upadł. Mighty Babylon fell. Jak do tego doszło? How did it come to this? Jak już wspomniałem, żołnierze króla perskiego Cyrusa od jakiegoś czasu kopali alternatywny kanał dla rzeki Eufrat. As I had previously mentioned, the soldiers of King Cyrus had for some time already been digging an alternative channel for the Euphrates River. Tej nocy wojsko perskie przekierowało wodę w rzece do nowego kanału, osuszając w ten sposób główne koryto rzeki. And on that night the soldiers of King Cyrus had redirected the path of the Euphrates River so that the channel that ran through the city became dry. A to koryto przechodziło przez sam środek Babilonu.
And that river path had gone directly through the center of Babylon. Ten manewr skutecznie odciął dopływ wody do miasta. This maneuver effectively completely cut off the flow of water to the city. To było dokładnie to, co możemy dzisiaj sobie wyobrazić, gdyby ktoś zniszczył wszystkie serwery komputerowe. It's exactly like if you could imagine today if somebody went and destroyed all the computer servers. Just pomyśl sobie. Just think about that. Gdy zostaną zniszczone systemy komputerowe, faktycznie nasze życie przestaje istnieć. When all the computer systems are destroyed, our lives practically cease. Pijani Babilończycy czuli się tak bezpiecznie, że w swym otoczonym potężnymi murami mieście, że pozostawili pod murami otwartą śluzę, którą przepływała rzeka Eufrat. The drunken Babylonians were so certain of their safety in the city that they had left up the gate in the gate that was normally used to guard the river flowing through Babylon. W ten sposób Cyrus z łatwością mógł wysłać swoich żołnierzy, aby przeszli pod murem i weszli do miasta. And so in this way Cyrus was very easily able to send his soldiers to walk along the river underneath the city walls and into the city. Jeżeli jesteście zainteresowani detalami tej historii, weźcie do ręki Dzieje Herodota. Jest polskie wydanie w przekładzie Hamera. If you're interested in the event in these events what happened, pick up the works of Herodotus. Herodotus. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Herodotus w pierwszej księdze w detalach opisuje to, co wam w tej chwili streściłem. And Herodotus in the first book of his great work writes about the events that I have summarized here today. Ten scenariusz, który opisuje upadek starożytnego Babilonu, powinien wydawać się znajomy każdemu, kto przeczytał Księgę Objawienia. And so this scenario of the fall of Babylon should be familiar to anybody who is reading the book of Revelation. Ponieważ Objawienie 16 opisuje, co będzie się działo w czasie szóstej plagi. Because Revelation chapter 16 writes about what will be happening in the days of the last plague. Która spadnie na ziemię w czasie końca. Which will fall on the earth in the times of the end. Spójrzmy do Księgi Objawienia. Let's look to the book of Revelation. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. To tak jakbyśmy słyszeli Herodota. It's as if we can hear Herodotus. Następnie w rozdziale 16 została opisana bitwa, która nazywa się Armagedon. Then in chapter 16 we read about the battle called the Battle of Armageddon. Która będzie ostatnią bitwą na ziemi. Which will be the last battle on earth. Z Objawienia 16 dowiadujemy się o trzech rzeczach, mianowicie, że rzeka Eufrat wyschła. From Revelation 16 we learn three things. Firstly that the Euphrates had been dried up. Że w ten sposób została przygotowana droga dla królów od wschodu słońca. That in this way the path for the kings of the east had been prepared. Oraz że upadł potężny duchowy Babilon i podzielił się na trzy części. And also that the powerful spiritual Babylon had fallen and been divided into three parts. Nie potrafimy zrozumieć znaczenia bitwy Armagedon bez zrozumienia symboliki, która została zaczerpnięta z Daniela 5. We are unable to understand the significance of the Battle of Armageddon if we don't understand the symbols that have been taken from Daniel chapter 5. Babilon został pokonany przez króla Cyrusa, którego Biblia opisuje jako, uważaj, pomazańca pańskiego. Babylon had been conquered by King Cyrus, which the Bible describes, and pay careful attention to this, as the anointed of God. Który miał wybawić lud Boży z niewoli babilońskiej. Czy nie jest to ciekawe? Who was to rescue God's people from the from slavery in Babylon. Isn't stało się to dzięki osuszeniu rzeki Eufrates. Połączenia między tymi dwoma zdarzeniami jest tak bardzo oczywiste, że trudno je przeoczyć. This happened thanks to the drying up of the river Euphrates. It's difficult to miss the significance of the connection between those two events. Musimy czytać i rozumieć rozdział 16 Apokalipsy w świetle symboliki, która została przedstawiona w Księdze Daniela. We have to read Revelation chapter 16 in light of the symbols that we find in Daniel. I na koniec kilka uwag jeszcze. And to finish up just a few points. Babilon opisany w Biblii nie zawsze jest tym upadłym Babilonem.
The Bible written about in the Bible is not always the fallen Babylon. Poselstwo drugiego anioła, na które dzisiaj kładziemy lupę. The message of the second angel which we're taking looking at in special detail today. Nie jest groźbą, jest raczej wołaniem złamanego serca. This is not some kind of war, this is not a threat. But rather the call of a broken heart. Lament nad upadkiem Babilonu jest następnie powtórzony w Apokalipsie w 18 rozdziale. The lament over the fall of Babylon is once again repeated in Revelation chapter 18. Apokalipsa 17 rozdział to jest po prostu horror. Revelation chapter 17 is a horror show. Jest to rozdział pokazujący przerażającą instytucję zwaną Babilonem, podczas gdy Apokalipsa 18:4 mówi: wyjdź z tego szybko, proszę cię, wyjdź z tego Babilonu. Chapter 17 describes the horrors within Babylon, whereas chapter 18 verse 4 is an urgent call, please come out of her. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć poprawnie przesłania Księgi Objawienia bez jasnego zrozumienia roli tego ostatniego Babilonu. We are unable to fully and clearly understand what is happening in Revelation if we do not see the role of this final Babylon. Ponieważ Babilon z Księgi Objawienia nie może być Babilonem króla Nebukadnezara. Because the Babylon from Revelation cannot be the Babylon of Nebuchadnezzar. Księga Objawienia używa terminu Babilon w sensie symbolicznym. Revelation uses the term Babylon in a symbolic sense. Babilon w symbolicznym języku Apokalipsy reprezentuje wszystkie siły, które zwróciły się przeciwko ludowi Bożemu. Babylon in the symbolic language of Revelation refers to all of the powers that had turned against the church of God. Czasami z przerażeniem stwierdzam, jak bardzo my, ludzie, którzy badają te rzeczy, jesteśmy, jakby to powiedzieć, jesteśmy zamanipulowani i widzimy ten Babilon bardzo punktowo. I'm often terrified by the fact that we as the people that study these things, we often notice Babylon in a very specific way. Babylon? A to katolicy. A to kościół. Babylon? Oh yeah, it's those people or that organization over there. To nie to o tym mówi Biblia. This is not what the Bible speaks about. Babylon to są wszystkie siły, które zwróciły się przeciwko ludowi Bożemu. Babylon is all the forces that have turned themselves against the people of God. Podobnie jak starożytny Babylon w czasach Nebukadnezara prześladował Żydów, tak dzisiaj współczesny Babylon będzie próbował prześladować chrześcijan pod każdym względem w różnych momentach jego życia. And so just in the same way that ancient Babylon had persecuted the Jews, so modern Babylon will persecute the Christians in every aspect of their lives. My mamy dzisiaj czas, kiedy owa bestia z 13 rozdziału ma bardzo humanitarną twarz. We are in a time today where the beast of chapter 13 has a very humanitarian face. Ale bestia, która nazywa się Google, czasami jest o wiele bardziej brutalna niż ta, która nazywa się rzymski katolicyzm. But the beast that is Google is often more brutal than the beast called Roman Catholicism. Powiem wam, że YouTube dzisiaj na młodych ludziach wywołuje większe spustoszenie niż doktryna Kościoła katolickiego. I can tell you that the doctrines of YouTube are creating greater destruction amongst the young people than the doctrines of the Catholic Church. Czy widzimy to niebezpieczeństwo? Do we see this this threat? Czujemy się bezpiecznie za monitorami naszych komputerów, nieprawdaż? We see very safe behind the monitors of our computers. One mają dobre filtry i jesteśmy bezpieczni. They have good filters on them and we're safe. W poselstwie drugiego anioła Babilon jest przedstawiony w stanie upadku. In the message of the second angel, the Babylon is portrayed in the state of being fallen. Babilon upadł, ponieważ oddzielił się od Ewangelii łaski i poszukiwał sposobów zbawienia przez własne uczynki. Babylon had fallen because it separated itself from the gospel of grace and attempted to find salvation through its own works. Co spowodowało, że Babilon Starego Testamentu upadł w oczach Boga? What caused Babylon in the Old Testament to fall in the eyes of God? Number one. Pierwszy punkt. Point number one. Babilon uciskał lud Boży, zabierając go w niewolę. Babylon had oppressed God's people by taking them captive.
Widzieliście współczesnych niewolników? Have you seen modern day slaves? Wy starsi adwentyści, widzieliście zniewoloną młodzież adwentystyczną? Yeah, you older Adventists, have you seen an enslaved younger generation of Adventists? Czasami jesteśmy bezsilni. Czasami jesteśmy bezsilni. Sometimes we are powerless. Nawet nie wiemy, jak się temu sprzeciwić. We don't even know how to oppose it. Babilon skoncentrował się na samouwielbieniu i skoncentrował się na swoim bogactwie. Number two, Babylon was caught up in self-glorification and her own riches. Jesteśmy skoncentrowani na bogactwie? Are we concentrated on riches? Lubimy najnowsze gadżety technologii? Do we like the latest technological gadgets? Lubimy najlepsze, najnowsze rozwiązania architektoniczne w naszych domach? Do we like the newest, the most exciting architectural solutions in our homes? iPhone. The iPhone. iTunes. Yeah, iMac. To dla tych, którzy rozumieją ten język. iMac for those who understand the i. Babylon przedstawiał się Bogu, przeciwstawiał się Bogu, łącząc pogaństwo z kultem prawdziwego Boga. Babylon defied God by mixing paganism with the worship of God. Ile pogaństwa jest w naszym nabożeństwie? How much paganism do we find in our worship services? Ile pogaństwa jest w naszej kulturze adwentystycznej? How much paganism do we find in our Adventist culture? I tutaj moglibyśmy rozmawiać jeszcze mnóstwo i różnych wiele rzeczy opowiadać na ten temat, bo to jest ciekawy temat. We could say a lot about this because this is an interesting topic. Dlatego kulturowo nie jesteśmy w stanie się wyizolować. Culturally we're unable to isolate ourselves. Ale jak zachować tożsamość? But how do we maintain our uniqueness? Pamiętając o tych cechach, warto spojrzeć na Apokalipsę, rozdział 17 i porównać ją z charakterystycznymi cechami duchowego Babilonu. And remembering this, it's worth looking at Revelation chapter 17 and comparing it to the spiritual characteristics of God's people. Charakterystykę duchowego Babilonu. Not God's people. Sorry, the spiritual characteristics of spiritual Babylon. Yeah, now look at this. Zobaczmy na ten pierwszy, na ten pierwszy charakterystykę. Let's look at the first characteristic. Duchowy Babilon jest skoncentrowany na samouwielbieniu i bogactwie. Spiritual Babylon is concentrated on self-glorification and on riches. Nie mamy czasu, żeby zobaczyć na te teksty, ale jeżeli sobie możesz zrobić iPhone'em zdjęcie, zrób sobie zdjęcie i zobacz, w jaki sposób duchowy Babilon jest przedstawiony w 17, 2 i 4. We don't have time to look at the verses, but if you can, take a photo with your phone and have a look at those verses later. Duchowy Babilon jest skoncentrowany, duchowy Babilon uciskał lud Boży, zabijając go. Spiritual Babylon oppressed God's people by killing them. I w końcu duchowy Babilon wprowadził elementy pogaństwa do kultu prawdziwego Boga. And finally, spiritual Babylon mixed elements of paganism into the worship of the true God. Oto powód, dla którego Babilon jest nazwany nierządnicą, pełną niemoralności, bardzo wysoko seksualizowany język. This is why she is called a harlot, full of immorality. It is a very sexualized language that's being used here. Zauważ, że problemy zdefiniowane w Księdze Daniela 5 zostały powtórzone w Księdze Apokalipsy w 17 rozdziale. Notice that the problems that were listed in Daniel chapter 5 are repeated in Revelation chapter 17. W obu przypadkach decydujące znaczenie ma akt zmieszania pogaństwa z kultem prawdziwego Boga. W obu przypadkach decydujący fakt jest w mieszaniu pogaństwa z kultem prawdziwego Boga. And in both situations the deciding factor is the mixing of paganism with the mixing of the worship of the true God. Kim jest owa nierządnica? This word harlot. Dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym termin nierządnica albo wcale się nie pojawia, albo nie jest traktowany jako wyrażenie pejoratywne. We live in a world today where that word either doesn't appear at all or is not a pejorative, doesn't have a pejorative meaning. Ale nierządnica to jest kobieta, która utrzymuje nielegalne albo potajemne związki na boku. But a harlot is a woman who maintains illegal or secret unions somewhere on the side. Nasz nierząd polega na złączeniu razem dwóch ludzi, którzy nie należą do siebie. Harlotry is based on unifying two people who do not belong to each other. W duchowym sensie możemy powiedzieć, że jest to połączenie pogaństwa
z chrześcijaństwem. And in a spiritual sense we can say that it is the combination of paganism with Christianity. Tragedia duchowego Babilonu polega na tym, że nie tylko zmieszał on prawdę z błędem, ale także dzielił się swoją niemoralnością z innymi ludźmi przez to, że ich upił. The tragedy of Babylon was not only that they mixed those two things together, but that they also shared this with other people by getting them drunk. I to było dokładnie to, co zrobił król Baltazar. This was exactly what King Belshazzar had done. Współczesny Babilon nie będzie usprawiedliwiony, podobnie jak starożytny Babilon nie został usprawiedliwiony. Modern day Babylon will not be justified just as ancient Babylon had not been. Księga Objawienia ogłasza, że nadejdzie ten ostatni duchowy Babilon i wymiesza prawdę z błędem, pogaństwo z kultem prawdziwego Boga. Revelation tells us that the Babylon of the end times, sorry, you have to... Właśnie dlatego Pan Bóg posyła... Okej, właśnie Księga Objawienia ogłasza, kiedy nadejdzie ostatni ten duchowy Babilon. And the book of Revelation announces when the last Babylon will arrive. I wymiesza tą prawdę z błędem, pogaństwo z chrześcijaństwem. And they will mix truth with lies, paganism with Christianity. Ponieważ to sprowadzi ten ostateczny gniew Pana Boga. Because this is what will finally bring down the anger of God. I duchowy Babilon upadnie. And spiritual Babylon will fall. Dlatego Pan Bóg wydaje to ostatnie polecenie: wyjdźcie z niego, mój ludu. And so when God gives us gives the final command, come out of her, my people. Pan Bóg ma wielu ludzi, którzy znajdują się w tym duchowym Babilonie. God has many people who find themselves in the spiritual Babylon. Gdzie jest ten duchowy Babilon? Where is the spiritual Babylon? Bardzo łatwo spoglądać na podwórko sąsiada, prawda? It's very easy to look at the yard of our neighbor, isn't it? Gdzie jest twój duchowy Babilon? Where is your spiritual Babylon? Być może zastanawiasz się, o ilu Babilonach wspomina Biblia teraz. Perhaps you're thinking about how many Babylons are mentioned in the Bible. Możemy wskazać na kilka z nich, ponieważ za każdym razem, gdy zauważamy mieszaninę prawdy z błędem, we can point to several of them because every time we see the mixing of falsehood with truth oraz prześladowanie tych, którzy nie zgadzają się z tą prawdą. And the persecution of those who don't agree with that truth. A może nie prawdą, tylko z takim stanem mieszania. Or who don't agree with the state of mixing. Gdy widzimy, jak ludzie i instytucje chlubią się nieuczciwie zdobytym bogactwem. When we see institutions which are proud of the wealth that they had gained in moral ways. Możemy mówić o obecności Babilonu. Then we can speak about the presence of Babylon. Chcę was zostawić z trzema Babilonami. And so I'll leave you with three Babylons. Numer jeden. Babylon number one. To jest ten Babilon historyczny, Babilon Nabukadnezara, który został opisany w Daniela 5, który dzisiaj żeśmy przeanalizowali. This is the historical Babylon, the Babylon of Nebuchadnezzar, which we read about in Daniel chapter 5. Mamy później Babilon numer dwa. Then we have Babylon number two, który jest opisany w Księdze Daniela 7 i w Apokalipsie w 13 rozdziale. Which is written about in Daniel chapter 7 and Revelation chapter 13. I reprezentuje on historycznie to chrześcijaństwo w okresie średniowiecza. And it represents Christianity in the period of the Middle Ages. Ale jest również i Babilon numer 3. But there is also Babylon number 3, który jest opisany w kilku miejscach Księgi Objawienia, między innymi w rozdziale 13, 17 i 14. Which is written about in several parts of Revelation, specifically in chapters 13, 14 and 17. Jest to ten ostatni Babilon, który pojawi się na samym końcu historii świata. This is the final Babylon which will appear at the end of times of the world. Wiecie, dlatego każdy chrześcijanin z konieczności musi być solidnym studentem Słowa Bożego. And this is why it is necessary for every Christian to be a solid student of the Word of God. Bo to nie wystarczy, że pastor zna za ciebie parę dat i parę wydarzeń. Ty musisz znać tą historię. Because it's not enough for the pastor to know for you a few dates and a few events. You have to know those events. Ponieważ to nie pastor będzie za ciebie podejmował decyzję, ale ty musisz podjąć osobistą decyzję, aby sprzeciwić się wielkiemu odstępstwu. And it's because the pastor will not be the one making the decision for you, but you have to make that decision to oppose yourself to the to the great deception. Oto dlaczego wszystko musi zostać poddane testowi Słowa Bożego. This is why everything has to be given under, to be tested by the word. Który jest jak papierek lakmusowy, który potrafi rozgraniczyć środowisko kwasowe od zasadowego.
Which is like that strip of paper used to measure whether something is acidic or basic. Gdzie jest twoje miejsce na tej ostatniej mapie historii świata? Where is your place on the map of the final events of this world? Czy czujesz się bezpiecznie za murami twojego Babilonu? Do you feel safe behind the walls of your Babylon? Czy masz dużo wody i pokarmu i czujesz się w porządku w tym twoim małym świecie? Do you have lots of food and water and feel completely okay in your little world? Niestety w czasach końca nie będziemy mogli ufać elokwentnym kaznodziejom i religijnym przywódcom, tylko Słowu Bożemu. Unfortunately, in the final days, we will not be able to trust eloquent speakers or great sermons, but only the word of God. Właśnie dzięki temu Daniel ostał się w czasie swojego ostatniego wielkiego testu. And this is why Daniel was able to stand firm during his final great test. Jakie jest twoje stanowisko? What is your position? Poznanie prawdy na temat Babilonu jest niezwykle ważne. Learning the truth about Babylon is incredibly important. Jako Kościół możemy być przyzwyczajeni do tego, aby identyfikować Babilon z instytucją religijną. As a church, we are very used to identifying Babylon with a religious institution. Niebezpieczeństwo takiej interpretacji polega na tym, że automatycznie stawiamy się poza obrębem Babilonu. But the danger in this interpretation is that automatically it puts us beyond the reach of Babylon. Czy mieszasz prawdę z fałszem? Do you mix truth with falsehood? Czy lubisz demonstrować swoje materialne i duchowe bogactwo? Do you like to demonstrate your physical and spiritual wealth? Jaka jest twoja uwaga, jaka jest twoja reakcja, gdy ktoś zwróci ci uwagę na ten stan? What is your reaction when somebody points to you to your state? Czy starasz się wyeliminować tą osobę, bo zwróciła ci uwagę? Do you try to eliminate that person because they pointed something out to you? Taka jest kultura Babilonu. This is the culture of Babylon. Chociaż Biblia pokazuje nam, że w czasie końca nie będzie już nadziei dla Babilonu. Even though the Bible tells us that in the times of the end there will be no hope for Babylon. To jednak dzisiaj chcemy śpiewać, że jest jeszcze nadzieja. Roman, proszę ciebie, podejść do instrumentu. And yet today we want to sing that today we still have that hope. Który to był rok? Który to był rok? To był chyba rok 1995, kiedy ta pieśń została napisana. Roman, ty pamiętasz? I think it was 1995 when this song was written. My mamy tę nadzieję. Śpiewaliśmy jako generalna konferencja wspólnie razem. We have this hope. We sang as a general conference. Żyjąc w świecie, który jest pijany ideologią Babilonu. Living in a world which is drunk with the ideology of Babylon. Mamy tę nadzieję, aby wyjść z niego. Roman, proszę, podaj nam tę melodię i będziemy śpiewali. We have this hope. Let's sing together.